poglądy i osądy. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam. Wygląda na to, że radni zatwierdzą powołanie spółki akcyjnej. Sprzeciwu nie będzie. Ma nie być. Cieszy mnie to, że, że radni opozycji także jakby przychylnym okiem patrzą na ten krok i, i ruch ze strony miasta w kwestii profesjonalizacji faktycznie tego klubu. No zobaczymy, jakie będą też nastroje na samej sesji, ale myślę, że, że warto tą uchwałę poprzeć. Przedstawiciele Odropole będą na sesji? Nie mam takiej wiedzy. Być mhm. może, być może się pojawią, bo jakby też, no. Żywo pewnie są zainteresowani e, projektem uchwały. A miasto samo wyszło z taką inicjatywą, czy już wcześniej był jakieś sygnały od klubu e, z prośbą o pomoc? Znaczy to jest tak, że myślę, że każdy klub, który chce grać na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym prędzej czy później musi stanąć przed tym pytaniem i przed tym, i przed tą kwestią podjęcia takowej uchwały, aby przekształcić e, faktycznie te stowarzyszenia, które są charakterystyczne dla takich klubów powiedzmy lokalnych, mhm. dla tych typowych LZS-ów, tak zwanych e, w formę taką. Bardziej profesjonalną, organizacyjną i myślę, że to gdzieś w przestrzeni i, i też w głowach samych działaczy obecnych od Reopole funkcjonowało. No, bo, bo dłużej, krótko mówiąc, nie dało się prowadzić, dłużej, dłużej klubu w formie stowarzyszenia trudno prowadzić, bo też są wymogi licencji PZPN-u, które nakładają pewną organizację prawną i też strukturę funkcjonowania klubu. Dlatego myślę, że to temat nie jest zupełnie nowy. Natomiast pytania mogą się pojawić. Oczywiście, no zawsze jesteśmy otwarci na te pytania. Myślę, że pan prezydent będzie, będzie starał się odpowiedzieć. Najczęściej te pytania dotyczą oczywiście personaliów, bo, bo to jest to, co interesuje wszystkich w opinii publicznej, ale też radnych z oczywistych względów. Natomiast trudno mówić o personaliach, kiedy jeszcze faktycznie uchwała nie wejdzie w życie, kiedy nawet nie mamy umowy powołania spółki, statutu tej spółki, tej jednostki. Także myślę, że te personalia będą się pojawiały w późniejszym czasie, ale zapewne będą to osoby, które znają się na temacie i, i przed. Wszystkim są związane z Opolem, bo, bo wydaje mi się, że to jest istotne. Abyśmy w naszym klubie, który ma być klubem miejskim, przynajmniej na początku, yy, mieli ludzi, którym serce bije właśnie dla Odry od zawsze. Może być tak, że aktualne władze pozostaną przy tej władzy? Ja myślę, że nie można tego wykluczać. Na pewno trwają te rozmowy z panem prezydentem. Myślę, że to są osoby też w pewien sposób sprawdzone, no bo przecież musimy wrócić historycznie parę lat do tyłu, kiedy Odra Opole jako klub była w no, głębokim kryzysie, maraźmie. Zaczynała rozgrywki od czwartej ligi, była zmiana nazwy, później były kolejne awanse, wtedy, wtedy te obecne, obecnie funkcjonujące oso osoby w Odrze, Opole, yy, pochyliły się nad problemem klubu, yy, wzięły sprawy w swoje ręce, no i dzisiaj mamy sytuację taką, yy, nad którą wszyscy przeszliśmy jakby do porządku dziennego, że Odra jest w tej pierwszej lidze, natomiast do tej pierwszej ligi musiała dojść. I wtedy właśnie te osoby yy, między innymi oczywiście spowodowały to, że, że udało się do tej pierwszej ligi wrócić na zaplecze ekstraklasy, no i ja, ja stuprocentowo bym osób, yy, tych osób nie wyklucza, nie wyklucza jeżeli wyklucza. będą chciały nadal pracować dla tego klubu. Jeśli jeśli rozmawiamy o Odrze, opole no to nie sposób nie zapytać o stadion, nowy stadion, który ma powstać na ulicy Północnej. Na jakim my jesteśmy etapie w tej chwili? W tej chwili cały czas trwają prace projektowe, realizuje je firma, która wygrała konkurs architektoniczny. Wiem, że tam są delikatne przesunięcia w czasie i, i, i ten projekt będzie gotowy prawdopodobnie pod koniec tego roku lub, lub na początku przyszłego roku. Bo wynika o jesieni, to? Prawda? Tak, tak. Wynika to z wielu czynników, między innymi takich, że że też miasto miało swoje liczne uwagi co do samej koncepcji, co do później projektu, założeń projektowych, no bo chcemy, żeby ten stadion był maksymalnie funkcjonalny, ale też, żeby nie był bardzo drogi, tak bardzo drogi, dlatego to warto bardzo dobrze przygotować, zaprojektować, żeby później ta realizacja okazała się wykonalna, krótko mówiąc, dla miasta. No właśnie, miasto podała finansowo, bo mówiono o tym, że nowy stadion ma kosztować 100 milionów złotych z budżetu miasta. No zobaczymy, bo to, to tych, tych to były oczywiście szacunkowe kwoty, tej kwoty, tą kwotę dopiero poznałem, Znamy, gdy będzie faktycznie wykonany kompletny projekt z kosztorysem inwestorskim. Myślę, że nad kwestią finansowania stadionu będzie trzeba podjąć też szeroką dyskusję i, i, i bardzo głęboko się zastanowić, ponieważ finansowanie takiej inwestycji tylko i wyłącznie z budżetu miasta byłoby błędem w mojej ocenie. Natomiast pan prezydent szuka tych alternatywnych możliwości finansowania, po to też została podjęta uchwała w sprawie chociażby możliwości zbycia części udziałów wodociągów, czyli zaciągnięcia takiego zobowiązania dłużnego na dziesiąt lat, bo przecież sam stadion no też nie służy nam y, tylko przez rok czy dwa. On będzie y, użytkowany przez kilkadziesiąt lat. Wobec powyższego no, no warto go też y, jakby spłacanie tego obiektu rozłożyć na, 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 te, na te wiele lat. Ministerstwo Sportu jest brane pod uwagę, bo yy... też Odra Opole i całe jakby otoczenie dookoła ma swoich zwolenników powiedzmy takich politycznych, tak? Yy -y. Janusz Kowalski o tym mówił w swojej kampanii yy -y. wyborczej. Yy, też mówił o tym, żeby Odra Opole stała się spółką, więc sojuszników już macie i to w Sejmie. Jeżeli jest tak, jak pani mówi, to bardzo się z tego cieszę. Myślę, że należałoby tylko przygotować odpowiedni program w ministerstwie, który umożliwiałby dofinansowania tego typu obiektów. Ja liczę na to, że wszyscy posłowie ziemi opolskiej będą przychylnie patrzeć na ten projekt, ponieważ będzie to projekt ewidentnie regionalny. To będzie stadion absolutnie regionalny, czyli będziemy zapraszać na to, na ten obiekt ludzi z całego województwa, więc, więc liczę na to, że taka przychylność ze strony wszystkich parlamentarzystów ziemi opolskiej polskiej dla tego projektu będzie i w tym także Ministerstwa Sportu. Mhm. Podczas kampanii wyborczej w wyborach samorządowych prezydent powiedział tak, musimy pamiętać, że aby Aquapark mógł powstać, najpierw musimy mieć nowy stadion przy ulicy Północnej, więc to jest wszystko ze sobą powiązane. Co z Aquaparkiem? No tak, no, no tak jak ustalaliśmy te lokalizacje jeszcze w formie konsultacji na początku bardzo szerokich konsultacji, gdzie kibice określili jednoznacznie, że mimo tego ogromnego sentymentu dla ulicy Oleskiej i tego stadionu przy ulicy Oleskiej, ten sentyment ja mam absolutnie również i, i ludzie z całej Polski, którzy y, siedzą, mówiąc kolokwialnie, w piłce nożnej również, bo, bo Antoni Piechniczek do dzisiaj wspomina mecze na ulicy Oleskiej. Y, także ta wiedza i ta jakby to przywiązanie do tego miejsca jest ogromne. Natomiast wtedy w konsultacjach zadecydowano, że stadion będzie lokalizowany przy ulicy Północnej, czyli na obrzeżach miasta. Myślę, że to była dobra decyzja, ponieważ tam jest duża przestrzeń, tam można też stworzyć odpowiednią bazę i zaplecze sportowe, bo stadion, stadion jest wykorzystywany y, prawda, nie tak często, co co baza treningowa, chociażby na treningi drużyn tych pierwszych czy drużyn młodzieżowych Akademii, dlatego tam ta przestrzeń to umożliwia. No i, i to jest warunek, aby zwolnić przestrzeń przy ulicy Oleskiej, na której mógłby powstać z kolei akwapark. I z kolei uważam również, że, że przestrzeń taka śródmiejska bardzo będzie sprzyjała temu obiektowi temu akwaparkowi. Chcemy, aby to był także obiekt regionalny, aby ściągał ludzi z całego województwa i myślę, że w pewien sposób ożywi nam także centrum miasta. Niedaleko buduje się Dworzec Wschodni, będzie tam centrum przesiadkowe, będą parkowały autobusy miejskie, więc wydaje się, że, że ten ruch i ta komunikacja, a także zaplecze parkingowe pod tego typu obiekt powinno tam po prostu spełnić swoją rolę. Ja pamiętam, że przy okazji akwaparku też już wyłożyliśmy pieniądze na, projekt? na koncepcję. Na koncepcję, tak. Y -y. No I I ona dalej? się toczy. To, 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 to firma, która wygrała ten, ten przetarg, tworzy koncepcję w tej chwili tego akwaparku, tego miejsca, ponieważ tam, są, tam jest wiele wariantów. Rozwiązań. Tam może być część powierzchni na zewnątrz basenowej z ogrzewaną wodą. Pewnie będzie wydzielona strefa z saunami. To jest bardzo popularne, to chociażby w Aquaparku w Tychach jest w tej chwili, yy, sprawdza się i, i to jest nowy temat. Yy, są, musi być przestrzeń dla małych dzieci. No, my mamy w Opolu dwa baseny, z których w sumie żaden nie nadaje się dla takiej rekreacji z małymi dziećmi, czyli bardzo płytkich niecek z wodotryskami, z różnymi takimi atrakcjami, bo chcemy, aby dzieci i też korzystały z tego. Chcemy mieć część dedykowaną też dla seniorów, aby w tym czasie, powiedzmy do południa, korzystali z tego nasi starsi mieszkańcy, aby czerpali tam leczniczych kąpieli, aby mogli po prostu tam też spędzić fajnie czas. A kiedy ta koncepcja miałaby być gotowa? Tego tutaj dokładnie nie wiem. Myślę, że w przyszłym roku to jest taki czas, bo to, to minie rok wtedy od wyłonienia firmy. Jest to taki realny czas na, na przedstawienie tej koncepcji. Mhm. Zapytam jeszcze o sytuację w kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pan na swoim profilu społecznościowym na Facebooku pisał, że tam jest bardzo zła sytuacja, bo brakuje sędziów. Ile mhm. tych sędziów brakuje? No Wydaje mi się, że setka to co najmniej. Mogę to powiedzieć z perspektywy czasu, ponieważ kilka lat temu, 3-4 lata temu, licencji sędziowskich w polskim Związku Piłki Nożnej było w granicach 350 wydanych, czyli krótko mówiąc, 350 osób mogło sędziować mecze piłkarskie. W chwili obecnej tych licencji jest około 220-230, więc jakby to, to, to jest ogromny spadek i niestety no, optymizmem nie napawają kolejne nabory sędziowskie, ponieważ no, nie pamiętam, kiedy na mecz pojechał. Młody sędzia, który był na przykład z tegorocznego naboru. A jak jest, to są pojedyncze osoby, którym też trudno utrzymać się w tym trudnym, trudnym zadaniu. Mm -hmm. Ten temat będziemy kontynuować w drugiej części naszej rozmowy. Przypominam, naszym gościem jest Łukasz Sowada, przewodniczący Rady Miasta Opola, a także członek klubu radnych prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Można nas oglądać, można nas słuchać na stronie internetowej www.radioopole.pl Czyli tak, brakuje setki sędziów, ale to jest tak, że oni nie garną się do tego? Myślę, że tutaj jest wiele czynników. Oczywiście jest ewidentny spadek też jakby zainteresowania tą profesją. No bo proszę sobie wyobrazić, że ktoś zostaje no młoda osoba załóżmy, bo, bo, bo takich osób chcemy w kolegium sędziów perspektywicznych, młodych zostaje sędzią, zarabia na meczu piłkarskim, no bo to są odpłatne funkcje, delegacje, jeśli taka osoba sędziuje mecz piłkarski w granicach 120 zł, mhm. musi na ten mecz przejechać określoną trasę czyli załóżmy 20 30 km i w tej delegacji musi sobie pokryć koszt podróży. Przy takim meczu piłkarskim musi założyć, że traci około 4-5 godzin czasu i to są zawsze weekendy. Sobota, niedziela, bo wtedy odbywają się, odbywa się większość rozgrywek piłkarskich. Jest słabo opłacalny. Bardzo biznes. słabo opłacalny. Natomiast Oliwy do, do ognia dolewa fakt, że na tym meczu ten sędzia no jest przeważnie największym wrogiem obydwu drużyn kibiców, działaczy i, i niestety ludzie, młodzi, którzy pojadą na pierwszy drugi mecz, jeśli spotkają się właśnie z takim odbiorem ze strony wszystkich uczestników tych zawodów piłkarskich, no to nie chcą na kolejny mecz pojechać. Także zostają weterani, którzy, którzy sobie radzą z tą presją psychiczną i tak naprawdę traktują to jako pasję, a nie możliwość zarobku. Próbowali państwo rozmawiać ze Związkiem Piłki Nożnej tutaj z Opola? Wie pani, ja jestem teraz tylko i wyłącznie w roli sędziego, więc nie jestem już członkiem zarządu. Kiedy byłem członkiem zarządu Kolegium Sędziów sprzed czterema, trzema laty, prowadziliśmy bardzo szeroką Nabór i, I zawsze było tak, że jak mieliśmy, załóżmy, 40-50 kandydatów, którzy kończyli kurs sędziowski, to z tej liczby około 10 zostawało. Czyli mm -hmm. proszę zobaczyć, jaka jest różnica między tym, co przychodzi na kurs, co, co jakby którym osobom udaje się skończyć kurs, a, a tym, którzy faktycznie później zostają i sędziują. Natomiast w chwili obecnej ten nabór jest, uważam, troszkę słaby. No, no nie ma tylu chętnych, i, i wydaje mi się, że ta aktywność też samego zarządu, kolegium sędziów, jest zbyt. Mała na tym polu, aby pozyskać po prostu nowe osoby. Oczywiście Związek Piłkarski jak najbardziej jest partnerem tutaj w tej, w tej kwestii. Może się oczywiście w, włączyć w próbę pozyskiwania nowych arbitrów, nowych sędziów czy nowych osób na kurs sędziowski. I myślę, że prędzej czy później to w tym kierunku pójdzie, ponieważ już w chwili obecnej jest to kolejka, kolejna kolejka, która odbywa się bez pełnej obsady sędziowskiej. Czyli są mecze, na których jak nie ma sędziów. Mecze bez sędziów no, to... no jest to możliwe, bo wybiera się wtedy sędziego przygodnie. Tak zwanego, mm -hmm. czyli w drodze losowania kogoś miejscowego, kto, kto jest albo, albo działaczem, to jest albo. To takie rozwiązanie. W... No takie bardzo na chwilę, awaryjne. Tak. To jest awaryjne rozwiązanie, gdy, gdy ono zostało w przepisach gry w piłkę, w piłkę nożną wprowadzone w sytuacji, gdy sędzia na przykład z przyczyn losowych nie dotarł na mecz, a mecz musiał się odbyć. To, to wtedy można taki, taki wariant y, za, zastosować, natomiast no, nie może to być reguła. Mm -hmm. No też ciekawa sytuacja. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Łukasz Sowada był moim gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiam redaktor Wraźnie górskiego. Poglądy i osądy.